Hej, hej, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku The Last of Us 2. Wydawać by się mogło, że to koniec tej historii, ale jakoś dziwnie mi coś podpowiada, że tak to się skończyć nie może. Naughty Dog w The Last of Us raczej by nas nie puściło z czymś takim. Z takim niedosytem, bo na sam koniec przecież mieliśmy do... Pójdę rozwiesić pranie. Mieliśmy do czynienia z historią Abby, która również była mocno wciągająca. Moje plecy. Dasz radę? Dam. Tak, tak. A nie wiem, co się tak naprawdę stało po tym wszystkim. Nie, jest okej. Nie wiem, jak to przeżyła Abby. Co z tym lewem? Jeszcze? Mogę przestać. Mam przestać? Dobra, dość. Serio? Już? Dosyć? Oh, goddammit. Co to jest? To jest... Chcesz owieczki! Pomaskać? Chodź. Skąd wy macie owieczki? No dobra, spróbuj. Ojej, powoli, powoli, spokojnie. Właśnie tak. Co to za ostoja bardzo w ogóle jest? No. Hej. Hej. Wezmę go. Mogłabyś zagonić owce? Nie, spoko, może zostać. Tak? Tak. Odpocznij sobie. No to trzymaj. No, chodź. Właź do środka. Tylko się nie głuzdraj. Trzeba go wykąpać. Dobra, dobra. Jestem zaklinaczką owiec. Owieczki ob... A czy my mamy na przykład jakiś dzwoneczek? Słuchajcie, owce, w stodole czeka na was kolacja. Tak więc ruchy. Ruchy, ruchy. Śnieżka. O Jezu, ale jaja. Stokrotka. A nie, to wymiona. Do środka. Do środka, do środka, do środka. No, 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 no. Już, już. Go, 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 go. Sporo tych owiec. No, coś tak jakoś za dużo się ich zrobiło, ile nie? Ile ich tu jest, co? Policzmy. Raz. Jedna. Dwie. Trzy. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz usnę. Gienek. No, Gienek. Do środka, do środka. Już. Tadzik. Nie spać, zwiedzać. Gienek, Tadzik, what the hell? Oj, ta mała owieczka. Mamy zdecydowanie za dużo owiec. Ej, a może byśmy kilka zjedli? Przekąska? Nie jest ci zimno? Jeszcze tylko kilka. No i myk. Posłuchaj tego. To chyba wszystkie, co? Dlaczego owca jest taka smutna? Oho. Bo jej mąż to baran. Kiedy trochę podrośniesz, na pewno docenisz te dowcipy. To nieźle. No dobra, widzimy się jutro. Ty, one ogolone chyba są, nie? Hej! Jak wylazłaś? A to ten malutki! Chodź tutaj, owieczko, chodź. No, dalej, mały. Co jest? Nie, 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 nie! Eli! O Boże! Proszę, nie! Eli! Hej! Eli! Już na nie. Wszystko dobrze, jesteś w domu. W domu. Wdech i wydech. Nie mogę! Okej, nie mogę. Wezmę go, dobrze? No chodź. Mam cię. Chodź. Już dobrze. Przepraszam. Ja nie wiem co. Przyszłam, bo... Już dobrze. Już dobrze. Już dobrze.
Już dobrze. Nieźle. Dawno nie zdarzyło się nic ciekawego, a? No właśnie, ciekawy jestem, ile czasu minęło od tego ostatniego spotkania z Abby. No, dziewczyny to mocno przeżywają, te wszystkie wspomnienia, wydarzenia z ich życia. Brutalne, jak widać, nawet dorośli potrafią to przeżywać ciężko. Taka sielanka, co? Coś jak w Red Dead Redemption. Po pierwszej części. Przyszło sterowanie drugą postacią i też na początku taka sielanka. Nic wielkiego. Jeszcze pewnie będzie jakaś bomba. Jezu, oni mają... Skąd oni wytrzasnęli ten dom? Ja jestem cały czas pod wrażeniem. Jak oni znaleźli coś, co jest niczyje, niezajęte? Z kim tu jesteś? A właśnie, czekaj. Kto nas nawiedził? Hej, gdzie byłaś? Polowałam. Sorry, trochę mi się zaszło. Kto to? Może wejdź do środka. Ała! Niezły masz uścisk, kolego. Hej, Tommy. Jesteś wreszcie. Szyję. Daj, wezmę go. Chodź tu, mały. Dobra, bierz. Już. Dam radę. Hej. Dobrze cię widzieć. Was też. Jest coraz cięższy. Wiem, to nasz malutki siłacz. Co tam w mieście? Jak Maria? Dobrze. My... robimy sobie przerwę. Przykro mi. Ja to... sporo o tym rozmawialiśmy i... oboje tego chcemy, więc... Okej. Siadaj. Chcę ci coś pokazać. Już od paru miesięcy badałem grunt. Ostatnio gadałem z takim nowym. Opowiedział mi o kobiecie, z którą handlował, gdy wędrował przez Kalifornię. Twierdził, że jest wielka jak szafa i podróżuje z jakimś chłopcem z blizną na twarzy. No, to ciekawe. Podobno mieszkają na tym wybrzeżu, w zakotwiczonej łodzi. O, tu. To na pewno ona. Nie wierzę, Tommy. Naprawdę ty chcesz się mścić? Skończyłyśmy z tym. Ale żebyś ty namawiał. Pewnie jest łatwiej o niej zapomnieć, kiedy mieszka się wygodnie z dala. Hej. Zapłaci za to. Tommy? Tak powiedziałaś, gdy wróciliśmy do Jackson. Tommy! Co za kpina. Weźmiesz go? Tak. Trzymam cię, trzymam. Hej! Co to kurwa było? Nic.
Cholera, Tommy! Wiesz, przez co przeszłam? Daruj sobie. Obiecała mi coś. Mam to w dupie, wiesz? Wiem. I na tym polega problem. Posłuchaj. No, powiem wam szczerze, naprawdę nie spodziewałem się tego, że Tommy będzie chciał się tak mścić. Co sam Tommy stracił? No, brata od samego początku, nawet na samym początku Tommy nie chciał się mścić. Chciał zostać Jackson. Dodatkowo straciliśmy tylko ojca dziecka. Fuck. Chyba, że za to, co ona mu zrobiła. No, ale wysługiwać się kimś innym? Nie jest to dobry pomysł. Wysługiwać się... Ellie. Która ma rodzinę. Niedobrze. O. Kiedy zrobi się cicho? Czy znowu to samo polowałem na dzika? Która mnie pali. Dziś odwiedzili nas rodzice Jessiego. Na początku było miło, to dobrzy ludzie, ale potem zaczęli naciskać, żebyśmy wrócili do Jackson. Nie mogłam tego znieść i wyszłam do lasu. Wróciłam późno w nocy, Dina na mnie czekała. Nie umiem stwierdzić, czy była na mnie zła, ale złapała mnie za rękę i zaprowadziła do łóżka. Czuję się taka winna. Shit. Jesse. A kto tak ładnie maluje? Są Ellie? Malowidła? I dlatego mi się wydawało, że to nie będzie koniec. Że jeszcze będzie jakieś drugie spotkanie Abby i Ellie. Na bank będzie. Tylko, że jak mam się wydostać z domu? Albo gdzieś tutaj jest schowane, słuchajcie, broń. No brr, brr. Cyk. Tędy? Okna otwarte. To nie ma się co dziwić, że zimno. Gitara. Gitara. Ale nie teraz, kurde! Śpią ci w domu! Tak też myślałem, że będzie granko. Gitara w środku nocy. Ellie, czy ty jesteś poważna? To nie jest dobry pomysł. No chyba, że sobie tak pobrzdęgolisz i nie będziesz śpiewać. Nie... Cii. No. W nocy, kurde, ona... Czyżby to była ta pamiętna potańcówka? Chyba tak. Nie cierpię tych imprez. Są koszmarne. Ale tam przygrywa całkiem nieźle. Stary strasznie mnie dziś męczył. Jak to? Kolejny wykład na temat patroli. Nie idź tam, nie idź siam. Zabawne, jak się angażuje, ilekroć masz ze mną iść. To. Oni sprzedali im chyba gadkę, że faktycznie jest córką, nie? Niezły popis. Proszę, proszę. Daję wam 2 tygodnie, maksymalnie. Nigdy w życiu.
A coś ci mówiła? Okej, tydzień. Eli! Cześć! Nie spieszyłaś się. Ale jestem, nie? Dina? Hej! Jak eksuję? Jessie? Chodź. Nie zapomnij, że wyruszamy o świcie. Wyśpi się. Tak jest. Bredota z ciebie. Oj, weź. Chociaż ty mi nie ględź. Słuchaj, muszę ci zadać bardzo ważne pytanie. Oho. Jak bardzo cuchnę. A jak śmieci wystawione na słońce? O, okej. Okay. I co? Ohyda. Podoba ci się. Fuj, pot na twarzy. Le. Cudzy oczywiście. Wiesz, że wszyscy faceci gapią się na ciebie. A jeśli na ciebie się gapią? Nie. Może są zazdrośni, co? Ja jestem dziewczyną, nie zagrożeniem. To prawda. Hej! To impreza rodzinna. Sorka. Przepraszam. Następnym razem pomyśl o dziecię. Tak, bo to akurat świecisz przykładem. Właśnie tego nam trzeba. Kolejnej wyszczekanej leżby. Coś ty powiedział? Eli, nie, nie. Wynoś się stąd. Zabieraj łapskę. Hej! Dosyć. Chodź, przejdziemy się. A one? Zajmij się sobą. Przewietrzmy się trochę. Wszystko gra? O co ci chodzi? Nie miał prawa. A ty masz? Nie potrzebuję twojej pomocy, Joel. No tak. No to myślałem, że bardziej, że było grubiej na tej imprezie, jak tak opowiadali na samym początku gry. To myślałem, że było grubiej, że tam faktycznie się lali po mordach. A tutaj tylko tam jakieś odzywki. Można odpysknąć i tyle. Przyłapani. Hej. Hej. Rany, dawno już tyle nie spał, co? Ciężki dzień. Co? Przeżyję. Chodź do łóżka. Mhm. Pogadamy rano, okej? Muszę to dokończyć. Nie jesteś Tomiemu nic winna. Nie mogę spać. Nie mogę jeść i nie jestem taka jak ty. Co? Myślisz, że mi łatwo? Staram się trzymać dla niego i dla ciebie. Kocham cię. To udowodnij. Zostań. Nie mogę. Czyli co, mam tak tu po prostu na ciebie czekać? Przez Bóg wie, jak długi czas zastanawiać się, czy kurwa umarłaś? Nie zamierzam umrzeć. Cóż, Jessie też nie zamierzał. Ani Joel. Nie, stój. Hej,
Proszę cię. Jesteśmy rodziną. To przecież nie może być ważniejsze od niej. Nie. Oj, Eli. Nie. Nie będę przez to znowu przechodzić. Jak uważasz? Masz tu dom. Wszystko, czego ci potrzeba. Na kij idziesz. Teraz wystarczy. Byliśmy tu w zeszłym tygodniu. A ty oddałaś za to swój pistolet. To trop. Nie ma opcji, żeby widział tu świetliki. Przestań. Mam dobre przeczucie. Zaraz. Co oni tropią? Co oni tropią? Dwadzieścia cztery, dziesięć. To nie będzie po tej stronie. Parzyste. Tutaj? 24:17. Coraz cieplej. Coraz cieplej. Oby nie, jestem cały mokry. Hej, coś tam jest. O ty kurde gnolu. Ty, a tu co, Voldemort? Świetnie. Zarażeni. No i wszystkie ulepszenia broni poszły. Się kochać. Dobra, o który dom nam chodzi? Bo ja nie zakodowałem, o jaki dom chodziło w zasadzie. No dobra, mamy spokój. Okej, okay. To tu? Nie widzę numerów. To na pewno tu. O, no dzięki. Zrobimy larmo. Idzie. Czego wy szukacie? No z kolei jak oni szukają, słuchajcie, nas, w sensie nas, no. Teraz ciężko mówić nas, was. Jeśli sterowaliśmy jedną i drugą, przeżywaliśmy historię jednej i drugiej. Dobra, odwracacz uwagi. Nie wiem, ile jeszcze przed nami. Wygląda na opuszczony, jak wszystkie inne domy. Okay. Szukaj dalej. Zobaczmy. Konstans 24-25. To tutaj. Mieszkaniec. Okej, okay, ale tu nic nie ma. Jeszcze tego nie wiemy. Musisz przeszukać dokładnie. Nauczyć się tropić. Pomalowali ściany na wzór świata, ale rośliny tak nie wyglądają. No co ty nie powiesz? To raczej wizja świata z dziecięcego snu. A w dawnych czasach właśnie w ten sposób ozdabiano pokoje dzieci. Tata namalował mi kolorową dżunglę. O, ja żeby się spodobało. Na pewno. A w ogóle zobaczcie tutaj, co jest. Wzrost dzieci. Jak rosły. Tu nie ma nic, tu nie ma nic.
No i drzwi. Zamknięte, można było się spodziewać. Może jest inne wejście. Tak, prawdopodobnie od podwórka. Szukasz pozytywów? Staram się pomóc. Zawsze pomagasz. Myk. Tutaj nic i prawdopodobnie właśnie od drugiej strony wejście. I tym razem coś znajdziemy? Nada. Naprawdę nic? No niemożliwe. Alkoholu trochę. Szczyteczka elektryczna tam była. Trochę szmatek. Tu nic. Nie no, bez kitu nic tu nie ma. A nie, jeszcze jest jakaś komórka. Jakaś szopka. A może... No! No i jednak coś, ale to tylko zapasy. No kurde, nic tu nie ma. Czego my właściwie szukamy? Ale w sumie w tym domu jest... Jeśli dobrze się orientuję, piętro. To gdzie tam są schody? Lew, wystarczy już. Nie, czekaj. Znalazłeś coś? Przesuwanie. Komody. Rysy. Przesuń się. No i pyk. Piwnica też, jak widać, jest. Halo? Lada? O, amunicja. Jeszcze jakby miałeś mi się do czegokolwiek przydać. Nie było. Rudy, naprawdę 80... muszę się z tobą zgodzić. 80% szuflad, które otwieram, są nie bez niczego. Miejscówka, tak nawiasem. Całkiem niezła. O, tak, tak. Coś tutaj jeszcze było? Radio. Mieli tu prąd. Rozejrzyj się. Czyli w takim razie gdzieś musi być agregat. Bo raczej tutaj Tauron trochę niczego nie pociągnął. To jest prysznic, tak? Tak. Mhm. A ty jak się kąpałeś? Halo? Tak, nie wiesz co to prysznic. Mieli prysznic, mieli... kuchnię, a akumulatory. Czyli to akumulatory były. Panele słoneczne. O. Mhm. I ładowanie akumulatorów z paneli słonecznych. Sprytnie. Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi... Widzisz znak wywoławczy? Znak? Taki krótki ciąg cyfr i liter. Jebać to. Mówi Abyss Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Czekam na znak. Jest tam ktokolwiek? A to co? A, proszę bardzo. To o to właśnie chodziło. Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi Abyss Santa Barbara. Jest tam kto? Czy to są posterunki świetlików? Nie wiem. Czy ktoś mnie słyszy? Halo? Czy ten kanał jest w użyciu? Mówi Abyss Santa Barbara. Halo? Halo? Już był ostatni? Ostatnia częstotliwość? Czy ten kanał jest w użyciu? Halo, mówi Abyss Santa Barbara. Czy ktoś mnie słyszy? Jeśli ktoś tam jest, niech się odezwie. Czekam na znak. Hej, Abby. Doskonale cię słyszymy. Skąd dokładnie nadajesz? Z Konstanz 2425.
Znaleźliśmy tę bazę, ale jest pusta. Szukamy świetlików. Jestem jedną z nich. Z której jednostki? Służyłam na posterunku w Salt Lake. Kto go prowadził? Doktor Jerry Anderson. Mój tata. Ściągnęliśmy wszystkich z posterunków i sprowadziliśmy ich do bazy. Ilu was tam jest? Jakieś 200 osób. I dochodzą kolejni. Owen miał rację. Będzie was więcej. Gdzie was szukać? Na wyspie Catalina. Pod dużym budynkiem z kopułą w Avalon. Będziemy tam. Okej. Do zobaczenia. Bez odbioru. Czekamy na was. Powodzenia, Abby Santa Barbara. Bez odbioru. Chodź, wracajmy do łodzi. Czyli przegrupowują się jednak świetliki. A tak nie chciałaś wierzyć, Abby. Okej, dobrze. Miałaś rację. Co takiego? Dlaczego zawsze każesz mi się powtarzać? Bo mnie to bawi. I rzadko się zdarza. Co jest? Dość! Nie zabijaj! Zwiąż ją! Chodź! Chodź, pokaż to! Gotowy? Czekaj, co robisz? Czekaj! Żyś kurwa! Będzie dobrze. Bierz młodego. Zostaw go, kurwa! Znają ją, czy tak przez przypadek? O, dupy. Ale się ułowiliśmy, co? Fuck. Shit, no to jak widać, Abby ma jeszcze dalej problemy. Jakby o tym tylko Ellie wiedziała, to by może z domu nie uciekała. To nie jest dobry pomysł, zostawcie już, kurde, każdy swoim... Gdzie poszłaś dalej? Odpłacił. Konstans 2425. Tak, pewnie tam. Powrotem na tropie, co? Fuck. Ale syf. Mogliby sobie tutaj sprzątać na bieżąco. Jak ona dotarła z tą zbiornicą? Ja pierdzielę, jakie w ogóle Dlaczego ta gra się nie rozgrywała w pełni w takich okolicznościach? Jezu, jak to ładnie. Optymistycznie i w ogóle. My mamy wszystkiego w ogóle full. Nice. Oprócz amunicji do pistoletu, ale to zazwyczaj tak bywa. Będę chyba nie. Będę wiedziająca. Aha. Jezus Maria, jaki nagle... To w ogóle przeskok, nie? Klimatyczny. Palmy, plaża, morze, żagle. Mega sprawa. O, amunicja do pistola. Ktoś tu sobie wykorkował. Czekajcie. Tędy.
tędy. I co dalej? Nic, to jest chyba taka ślepa uliczka. A my w drugą stronę, co? Ja. Nie wskoczysz tu! Shit. 24-25. Jeszcze przyjdzie, jeszcze w ogóle zobaczcie, jaki będzie bullshit, że my, no możliwe, że i Abby uratujemy. Jest też taka opcja, co? Dobra. Jeśli to wszystko dzieje się w tym samym momencie. Tutaj akurat to jest trochę pomieszane. Konstans, tak? Co teraz? Mesa Bluff. Mesa Bluff. A Santa Barbara leży gdzieś tam. Tam, tak? Możemy zobaczyć mapę? W zasadzie mogę ja zobaczyć mapę. Prosiłbym. No kurde. No naprawdę nie mogę zobaczyć mapy? No nie, no kiedyś było tak, że można przytrzymać touchpad. Właśnie. Żeby dostrzec mapę, ale jak widać, musimy chyba iść za przeciwnikami. Dobra. No to w takim razie mamy się skradać. Czyli mamy nie robić zbyt dużego zamieszania. Nie, naprawdę nawet tu są czyhacze. Zarąbiście. Nie, sorry. Nie mam zamiaru z wami walczyć. Elo. Będą biec za nami, czy nie? O, świetnie. Jeszcze kurde kolejny klikacz. Będzie środka. Spadamy na dół. O, świetnie, kolejny gniazdo. O, to jest w ogóle jest hit. Biegnij, 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 biegnij. No, kładź się. Dzięki. No było, kurde, blisko. Santa Barbara jest nimi. Konstans 24-25. Nie gonicie nas, nie? Prawda? Nice. Ty, no i bez żadnych obrażeń się obyło. Nieźle. Jeszcze możemy sobie nasze odlotowe agentki, kurde, ulepszyć. Noise. No, tylko zarażonych jest tutaj sporo. Dobra, w tym miejscu sobie słuchajcie, skończymy z dzisiejszym odcinkiem. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa, pa.